Jest to zapewne dla nas wszystkich bardzo wyjątkowe wydarzenie. Paragraf pierwszy. Nadaje się w bursie nr 3 w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 6 w Olsztynie przy ulicy Pstrowskiego 5 imię Zbigniewa Herberta. Myślę, że przyjęcie imienia Zbigniewa Herberta przez bursę jest wyjątkowym wydarzeniem. Jest również czymś niezwykłym, że młodzież wraz z wychowawcami, opiekunami, dyrekcją, kierownictwem podjęła taką inicjatywę. Serdecznie Wam wszystkim jeszcze raz gratuluję, dziękuję. A na Pana Dyrektora ręce, jeśli Pan pozwoli, pozwolę sobie złożyć również w formie pisemnej gratulacji. Dziękuję. Pan prezydent Olsztyna Piotr Grzymowicz. Pan Marian Zdunek, wiceprzewodniczący Rady Miasta. Pani Anica Kołakowska, dyrektor Wydziału Edukacji. Związana latami nauki. Na czele delegacji Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego pan profesor Sławomir Buryła. Moim partnerem jest pomysłodawca, inicjator i twórca nie tylko dzisiejszej uroczystości, ale całego zamieszania związanego ze Zbigniewem Herbertem. Wicedyrektor do spraw bursy pan Wiesław Żarczyński. Wszystkim osobom, z którymi miałam przyjemność pracować, gratuluję i życzę sukcesu. Trzymam za Was kciuki. Brat podarował pani Herbertowej swoją książkę i zobaczyła aneks z dokumentów uroczystościach. Jak widzicie Państwo. Świetna grupa, na pewno taka zdeterminowana do twórczej pracy. Który z różnych przyczyn nie mogłem przekazać panu Markowi Barańskiemu nagrody osobiście. Ale teraz bardzo chciałbym zrobić.